1848 roku przez Europę przetacza się fala rewolucji. Rothschildowie finansują wojnę krymską. No widzicie. Ale zresztą w tamtych moich audycjach też powiedziałam wam, że te wszystkie rewolucje, te wszystkie zrywy, co wy myślicie, że skąd na to ludzie mieliby pieniądze? Ja nie mówię o takich bojach przeciwko, kiedy na przykład jest wojna i ktoś jest przeciwko zabijaniu, wychodzi na ulicę, nie zabijać, nie mówię o takim czymś, mówię o zorganizowanej formie, która wychodzi na ulicę już z konkretnymi postulatami, już z zapasem finansowym jakimś, już z osobami, które są przygotowane do tego, żeby być liderami i do objęcia stanowiska na przykład w rządzie. To są ukasztowane rzeczy. No właśnie. Czyli Rothschildowie finansują wojnę krymską z Rosją. Organizują internacjonalizm. Kiedy Dostojewski napisał, że władcy Anglii przybyli z Izraela, zdarza się przypadek, w którym mówi, ogłasza, że Europa zginęła. Oto co napisał o problemie żydowskim w swojej rozprawie. Internacjonalizm celowo spowodował, żeby rewolucja żydowska zaczęła się w Rosji i rozpocznie się, ponieważ nie mamy właściwego oporu, obrony ani w rządzie, ani w społeczeństwie. Bunt zacznie się od ateizmu i grabieży wszelkich bogactw. Rozpocznie się obalanie religii, burzenie świątyń i przekształcanie ich w więzienia i magazyny. Zaleją cały świat krwią. Żydzi doprowadzą do zguby Rosji i staną na czele anarchii. Przetoczy się straszna, niewyobrażalna rewolucja, która wstrząśnie wszystkimi mocarstwami i zmieni ich oblicze. Tak pisał Dostojewski. To zadziwiające, że wieszczy było wielu. Mieliśmy nawet pamiętny wers, w którym było o bohaterze nad bohatery, który miał numer 44, a ten bohater nad bohatery, który ma numer 44, wydaje mi się bardzo ciekawie powiązany z Barackiem Obamą, który jest 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych poniekąd, prawda? Znaczy można przypisać takie rzeczy, wpadają. Tak. Dostojewski te słowa wypowiedział dokładnie 40 lat przed rewolucją, także to są naprawdę warte przyjrzenia się słowa. Ale kto z dzisiejszych, można powiedzieć, ucywilizowanych obywateli zagląda do jakichś książek Dostojewski? Kto to był w ogóle, nie? Dostojewski nie pomylił się nawet w ocenie strat, pisząc dalej. W XIX wieku masoni rozpracowują teorię ekumenizmu, czyli zbliżenie różnych religii. W rzeczywistości ich zniszczenie, bo to chodziło. A w latach 80. teoretycy masonów na czele z Albertem Pikiem rozpracowują teorię trzech wojen światowych w oparciu o księgę proroka Daniela. Musiało być to oparte o coś, na czymś, co ludzie po prostu wiedzą, znają i przyjmują do wiadomości. Zawsze tak jest. Coś, z czym człowiek się spotyka po raz pierwszy, odrzucane jest. Tak jesteśmy nauczeni. Pierwsza wojna światowa ma na celu zniszczenie rosyjskiego cara i zniszczenie rosyjskiego prawosławia oraz umocnienie roli Niemiec w Europie. Druga wojna światowa ukierunkowana jest na to, żeby wygnać Żydów z Europy i utworzyć państwo Izrael. Trzecia wojna światowa skierowana jest przeciw Arabom. To wojna Izraela i świata zachodniego ze wszystkimi pozostałymi. Zgodnie z księgą,
przepowiednią proroka Daniela. W 1897 roku powstała organizacja sionistyczna i zgodnie z tą księgą, dokładnie po 50 latach zostało utworzone Państwo Izrael, dokładnie w 1947 roku.